Jest przed 24, właśnie wylądowaliśmy na Majorce. Dobra noc. Dobra noc. Co jemy? Dostaniesz tylko pół kabanosa, co tak chciałeś. Pół bułki, a nie pół kabanosa. Pół kabanosa powiedziałeś, a nie pół bułki. Jak się spało? Super. Gdzie idziemy? Palić. Pokój hotelowy mamy od 15, także jedziemy do Palmy. Co robisz? Chciałem sfilmować, jak wąchasz wszystkie kwiatki po drodze. Było morze, w morzu kołek. A na kołku? Był wierzchołek. Był Radek. Chodzi 8 rano. Słoneczko wstaje. Miasto wygląda ślicznie. Jonka. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. A tu najstarsza oliwka na Majorce. Idziemy. Jechaliśmy autobusem miejskim na przedmieścia Palmy. To jest jakieś pewnie 20 km od centrum dzielnica Al-Ahenal. Jak widać, plaża z białym piaskiem, woda czysta, ciepło, bajkowo, jak na koniec marzymy. A, dotarliśmy w końcu do hotelu. No takie coś mamy za 50 euro. Za dobre. W cenie wliczone jest śniadanie. No, gdzieś tam w oddali widać morze. Jakieś 5 minut robi od tego twarz. Majorka, dzień drugi. Miasto wróciliśmy do życia. Mamy zacznie wyglądać na śniadanie. Relaks po śniadaniu. Co pani jadła na śniadanie? Dwa talerze, wielkie plus na poce. Czwarta kawa? Czwarta kawa i idziemy na plażę. Ja idziemy najpierw do Lidla zobaczyć, jaki mają asortyment. Może jakiegoś owoca sobie kupimy na plażę. I idziemy leżeć cały dzień się opierdalać. Jest. Jeden z ważniejszych celów podczas wszystkich wycieczek zagranicznych. Te czy te? Te czy te? Mówiłam te. O! O! Tą paletkę biorę. O, jaki wybór steku? Suche ciasteczka. Te, co jedli. Tak, te jedne jedli. Na Majorce chyba, tak? Jak byli. To weźmiemy na spróbowanie? To to bierz. A tu kolorowe hamburgery. Burger z kurczakiem. A to ze szpinakiem chyba, no faktycznie. Ależ tego jest, masakra. Tą sałatkę. Bierzemy na kolację sobie dzisiaj. Wystarczy zrobić sokiem cytryny. Ma być zdrowe i pożywne. Zobaczymy. Plażnik. Edyta już gdzieś tam w wodzie. Urodzi. Żeby zjeść ciasteczko. Leżysz, leżysz i cię korci. Tak, że ja tak leżę bez słodkości. Co to ma za ciasteczko? Też
tego czytać? Różne smaki. Lemon, wanilia, słone masło, karmel, pistacja, truskawka, czekolada. Co? Które jesz? Cytryn, nie, różowy. No to truskawka. No, dobra. Test. Co? Poczekaj. Fajne, delikatne, jak gryziesz, ale smak to taki nijaki. Idzie nimfa wodna. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Już nagrywam, płynie do ciebie. Jak ją nazwiesz? Ale, kurde, jak po sosie. Cechek, promenada nadmorska ciągnie się tutaj od tej dzielnicy, w której jesteśmy, aż do samej Palmy, do centrum. Także kilkanaście kilometrów spacerów można sobie urządzać, albo przejażdżek rowerowych. Właśnie oglądaliśmy rowery, to koszt pożyczenia na dobę zwykłego takiego miejskiego to 7 euro, jakiś górski 10 euro za dobę. Jak się bierze na więcej dni, to jest taniej. Także nie jakiś korpus. Taniej pewnie niż w Polsce. Co by chciał? Edytka tle zachodzącego słońca. Jeszcze nie zachodzi słoneczko. To co? Co? Chciałbyś, żebym w końcu zrobiła to, co obiecałam, tak? Tak. Jeszcze nie. Trudno czekamy, co by sprzedają złote. Sobie taki wziął, ale nie wiem, czy będzie pasował. Po 16 ludzi na plaży nie brakuje. Jakiej Jamajce? Powtarzaj, na Majorce. Ale była radosna, właśnie na Majorce. Brawo, go! Zróbko. Zainspirowani programem Pascal Gotuje, przygotujemy teraz sałatkę ze świeżych owoców morza. Gdzie jest nasza łyżeczka? To pytanie jest niepotrzebne. Proszę otwierać, to czas leci. Podawane sosem z cytryny i przyprawami. Jak wrażenia? Pychotka. Jak nie lubię owoców morza, tak to jest pychotka. Smacznego. Się do śniadaniki umacha i też robię zdjęcie. Drugi talerz jedzenia. Dalsza część śniadania. A my znowu drodzy na lotnisko. Tym razem po autko, które zarezerwowaliśmy w wypożyczalni. Maskę. Rytka już się władowała do naszego Hyundai'a. Takie oto auto dostaliśmy za 49 euro na 2 dni. Pierwszy przystanek podczas naszej dzisiejszej wycieczki. A pomimo bólu nogi spróbujemy wejść tam na widokowy. Nie
lasów zieleni. Słychać tylko wiatr, samoloty, jak sapie po wejściu na to. Duże. Dojechaliśmy do miasteczka, gdzie żył, tworzył i płodził Fryderyk Chopin. Jak se imenujesz? No i dojechaliśmy do jednej z najładniejszych wiosek Hiszpanii. W wiosce Fornalux dotarliśmy do portu w Sole, ale grzeje latem, to tutaj musi być masakra. No i słynny tramwaj przyjeżdżający z Sole do portu w Sole. Widokowy na pochód desolowy.
wejście do sanktuarium jest darmowe, ale za parking zapłacimy 8 euro. Dzisiaj, no, ja dzisiaj Henu znalazłem na chodniku. Rita też wczoraj była, tak? Tak, dzisiaj. Tak, to rzucamy, żeby wrócić. Ogród przyklasztorny. Ciekawe, co to w tych niebieskich baniakach pewnie nie mają. Wszędzie w butlach stoi ten niebieski, magiczny napój. Tylko cholera wie, co po spożyciu będzie się działo. Się trzeba powspinać, by dojść na szczyt punktu widokowego. Zaraz zobaczymy, czy warto. Która kawa? Bardzo. Jak się podoba pobyt na Majorce? Bardzo fajnie. Pięknie.